Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Cantus, Natalia Piotrowska i Kuba Jurzyk. Cześć. Słuchajcie, wracamy w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej, a wracamy ze specjalnym wideo, no które trochę już zaległe jest, można powiedzieć, ponieważ... O całe 62 tysiące wyświetleń. Tak, chyba nawet już więcej, ponieważ podczas naszej nieobecności dobiliśmy do miliona wyświetleń na filmie Upiór w operze. Za co bardzo serdecznie wam dziękujemy. I z tej okazji, tak jak przy każdym naszym milionie, mamy dla was takie właśnie specjalne wideo. Trochę postanowiliśmy pójść w innym kierunku w tym momencie, ale... No długo zastanawialiśmy się, co dla was przygotować, żeby to miało ręce i nogi. Bo to jest wyzwanie, wiecie, to nie jest takie proste. To tak człowiek robi to, te wideo milionowe. Dokładnie. I pierwsze poszło, drugie, no jakiś tam pomysł był. I trzecie już, kurde, co zrobić, żeby coś nowego było, żeby zaskoczyć, a że jednocześnie to, żeby to nie było to samo. No, mam nadzieję, że wam się spodoba. Tekst do tej piosenki napisaliście wy. Dorota jest smutna, no ale powiedziała, jakoś to przeżyje. Spośród komentarzy do naszej piosenki, Upiór w operze, wypisaliśmy je wszystkie na karteczkach. Pocięliśmy ładnie. I tak powstała nasza wspaniała, magiczna czara z tekstami, z której Natalia i Kuba będą losować tekst piosenki. Tekst piosenki. O czym zresztą zaraz sami się przekonacie. Ja wam to już zostawiam. Dziękuję. Poradzimy sobie. Ja na razie wokalnie się nie będę popisywał. Ustawię tylko mikrofon i poprawię kamerę. Pani Natalio. Zaczynamy? Zapraszam. Moja mina 0,40 o minuta 10 o 2,50 o 4 o Panie Jakubie, ma pan zniewalający uśmiech. Pani Natalio, zakochałem się. Zupa, żurek, ort, współczuję twojej mamie. Ależ to jest piękne, ach, cudo przeżyła. Plus jeden za pomysł realizacji. Erotyzm wylewał się z ekranu. What language is it? It's Polish. Ta wokaliza tak wysoko, OMG. Też tak chcę. Weźcie, wynagrodźcie ich za to wykonanie. Po prostu. Zawsze na końcu piosenki, jak się tak patrzą, poboję się, że mnie zjedzą. Gratulacje miliona! Sama nie wiem, ile wyświetleń nabiłam. Trzeba nie mieć słuchu, żeby nie zauważyć, iż odtrzymana się do podłożony głos. 3,16, ale ma głos. Pomyłka 3,28. Ha, 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 ha. Jaka wczuta, niezła gra aktorska do podkładu. Ciekawe kobieta lepiej śpiewa. Ale widać podnoszące się ramiona. Technika złamie jak dorosłe, to zapisze się do tego studia.
Natalia przypomina mi moją ex. Ziomek ma poparte ramię od bluzy. Natalia ma głos Kuba bez talentu. Dzięki. Dziękujemy. Musiałem tak zakończyć. Ja wiem, bo tak naprawdę to Kuba śpiewał tę wokalizę w oryginale. Rzeczywiście trzeba nie mieć słuchu, żeby nie zauważyć, że się to podłożyło na głos. Dokładnie. Także tak, no. Przepraszam. Co, dziękujemy wam, kochani, bardzo serdecznie. Naprawdę uśmialiśmy się bardzo. Nie wystarczy już naprawdę do końca tygodnia. Dziękuję. No i przede wszystkim dzięki za milion! I do zobaczenia. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, pa. That was something special.